Wczoraj rozmawialiśmy o III Rzeszy, dziś Związek Radziecki. Powiemy o dziesięciu najważniejszych postaciach II wojny światowej ze wschodu, a jutro powiem wreszcie o Polakach. Lew Dawidowicz-Trocki. Jako nazistach zacząłem mówić od osoby, która nie walczyła w II wojnie światowej. To tak też zrobił z Sowietami. Lew Trocki był głównym przeciwnikiem Stalina, rewolucjonista rosyjski, jeden z twórców Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej, komisarz ludowy spraw wojskowych i marynarki wojennej. Jak to wszystko wyglądało? Komunizm sam w sobie nie jest ideologią zbrodniarzy, jak na przykład nazizm, który zakładał mordowanie Żydów. Tak komunizm taki nie był. Można powiedzieć, że był nawet w założeniach dobry, tylko wiecie, jak to bywa z założeniami. Nie wyszło. Ogólnie komunizm nie ma racji bytu, co potwierdził Fidel Castro, który chyba jako jedyny wprowadził komunizm taki, jaki powinien być i na początku było fajnie, a później wszystko legło w gruzach. Co to ma do Trockiego? Póki żył Lenin, to było dobrze. Ale po śmierci Lenina, Trocki pozostawał w ostrym konflikcie z Józefem Stalinem, spowodowanym walką o sukcesję po Leninie i walką z rozrastającą się w ZSRR biurokracją. Trocki dostrzegał degradację ideową i, jako pierwszy, dojrzał w Stalinie kogoś bliższego Hitlerowi niż Leninowi. Wiedział, że będzie to tyran i morderca. Stworzył więc opozycję, która nazywała się Lewicową Opozycją. Tak, komuniści przed II wojną światową twierdzili, że Stalin to prawica. Nieźle, prawda? Trocki poniósł jednak klęskę. W 1925 roku musiał odejść z komisariatu wojny, usunięto go z biura politycznego, a później został wydalony z terenów Związku Radzieckiego oraz pozbawiony obywatelstwa. Został deportowany najpierw do Turcji, później do Norwegii, Francji i Meksyku. Z zagranicy toczył walkę ze Stalinem, stworzył stałe wydawnictwo relacjonujące i komentujące wydarzenia w ZSRR, krytykował dyktaturę Stalina jako zdrajcę ideałów rewolucji i wynaturzenie Istoty Państwa Radzieckiego. Uważał on też, że to brak reakcji komunizmu na dojście do władzy Adolfa Hitlera doprowadziło do II wojny światowej. Przez cały okres emigracyjny był tropiony przez radzieckich tajnych agentów, którzy starali się śledzić każdy jego krok i donosić o nim Stalinowi. Przeżył aż trzy zamachy. W końcu zamieszkał w Meksyku, gdzie nawiązał romans z Fridą Kahlo, meksykańską królową komunistów, malarką i bohaterką narodową Meksyku. 20 sierpnia 1940 roku został zamordowany na rozkaz Stalina w miejscu swojego zamieszkania, w Willi w Meksyku. Zamachowca aresztowano. Trocki, ciężko ranny w głowę, zmarł w szpitalu 26 godzin po zamachu. Jego pogrzeb w Meksyku zgromadził 300 tysięcy osób. Zamachowiec został skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Rezydencję Trockiego przekształcono w muzeum. Trocki nie został nigdy oficjalnie zrehabilitowany w Związku Radzieckim, jak wielu innych działaczy zamordowanych na rozkaz Stalina. Niemniej w latach 80. wydano pamiątkowy znaczek z jego postacią, a w 1987 roku Zniesiono zakaz publikacji i posiadania jego książek. Konstanty Rokosowski, marszałek Polski, marszałek Związku Radzieckiego, poseł na Sejm Polskiej Republiki Ludowej, pierwszej kadencji, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Polski, wiceminister obrony Związku Radzieckiego. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki dowodził 9 Korpusem zmechanizowanym z odwodu frontu południowo-zachodniego. Brał udział w bitwie o Moskwę, bitwie Stalingradzkiej oraz bitwie na Kurskim, czyli największych radzieckich bitwach II wojny światowej. Ciekawy był jednak jego koniec. 6 listopada 1949 roku został powołany na Urząd Polskiego Ministra Obrony Narodowej oraz mianowany na stopień marszałka Polski. Zgodził się na powrót do Polski niektórych przebywających na zachodzie polskich wojskowych. Kiedy okazało się, że na Mokotowie willę zamieszkiwaną przez Polaków przejęli komuniści, a ludzie w Lądowali na bruku, interweniował i Polacy wrócili do domów. 20 października 1956 roku Rokosowski nie został wybrany na nowego przewodniczącego Biura Politycznego KCPZPR. 10 listopada odwołany został z funkcji ministra obrony narodowej i wiceprezesa Rady Ministrów. Władze komunistyczne przyznały mu dożywotnią rentę, równą dotychczas pobieranej pensji. Ostatecznie decyzję tę zatwierdził 13 listopada 1956 roku Sejm PRL pierwszej kadencji, której kadencji był posłem. Przez cały okres służby wojskowej we wszystkich dokumentach wojskowych i cywilnych stwierdzał, że jego narodowością jest narodowość Polska. swej 70. urodziny spędził w mundurze polskim. Zmarł na kilka miesięcy przed ukazaniem się wspomnień na raka prostaty. Jak jako wybitnie zasłużony dla Związku Radzieckiego został pochowany na cmentarzu przy murze kremlowskim w Moskwie. Prawda jest taka, że jeden z najwybitniejszych rosyjskich dowódców jest po prostu Polakiem. Iwan Pietrow, radziecki dowódca wojskowy deputowany do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego II, III i IV kadencji. 20 sierpnia 1941 roku został dowódcą 25. Czapajewskiej Dywizji Piechoty. Z którą uczestniczył w obronie Odessa 5 października 1941 roku, objął dowództwo samodzielnej armii nadmorskiej i kierował ewakuacją wojsk radzieckich z Odessy na Krym. Był jednym z dowódców obrony Sewastopola. Po upadku miasta razem z innymi dowódcami radzieckimi został ewakuowany na okręt podwodny, gdzie przeżywając porażkę, próbował popełnić samobójstwo. 29 maja 1945 roku za umiejętne kierowanie wojskami w operacji berlińskiej i praskiej, Utrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Zmarł 7 kwietnia 1958 roku w Moskwie i został pochowany na cmentarzu Nowodziewiczym. Grigory Kulik, marszałek Związku Radzieckiego, bohater Związku Radzieckiego, deputowany do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego pierwszej kadencji. Krótko przed agresją Niemiec na Związek Radziecki, Kulik sprzeciwiał się wprowadzeniu do uzbrojenia Armii Czerwonej nowych rodzajów broni. 5 maja 1940 roku w odwecie Stalin rozkazał potajemnie porwać żonę Kulika, Kirkę Kulik. Która pochodziła z hrabiowskiego rodu. Dwa dni później Stalin mianował Kulika marszałkiem Związku Radzieckiego. Po podstępnym uwięzieniu żony została ona zabita strzałem w tył głowy. Oficjalnie Kirę uznano za zaginioną i za taką uważano ją przez następne 12 lat. Kulik został podsłuchany w trakcie rozmowy telefonicznej, podczas której mówił on, że politycy próbują sobie przypisać jego zasługi wojskowe w zwycięstwie nad Niemcami. 11 stycznia 1947 roku na rozkaz Stalina Kulik został aresztowany i po kilkuletnim śledztwie 24 sierpnia 1950 roku skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Zdegradowany został również i pozbawiony wszystkich odznaczeń. Wyrok wykonano w tym samym dniu. Pochowany został na cmentarzu dońskim w Moskwie w 1956 roku. Grigory Kulik został zrehabilitowany. 28 września 1957 roku przywrócono mu stopień marszałka Związku Radzieckiego. Dmitrij Pawłow. Radziecki dowódca wojskowy 21 czerwca 1941 roku został mianowany dowódcą Frontu Zachodniego, powstałego na bazie dowodzonego przez niego okręgu wojskowego. W pierwszych dniach operacji Barbarossa, pozbawiony należytej oceny sytuacji, rozpoznania sił przeciwnika oraz wsparcia lotniczego, zorganizował wielki szturm. Działania te osłabiły nieznacznie napór niemiecki, jednak powodowały olbrzymie straty własne. Ostatecznie zaś 30 czerwca radzieckie siły zostały rozbite w kotle białostocko-mińskim. Pawłow został usunięty ze stanowiska, a 4 lipca aresztowany. W czasie przesłuchań i procesu prokurator próbował uzyskać od Pawłowa przyznanie się do spisku i zdrady. Pawłow zaprzeczał jednak tym zarzutom i uznał jedynie swoje niedociągnięcia w dowodzeniu frontem. Przyznał się do niedopilnowania wykonania wydawanych przez siebie rozkazów i niezbyt swobodnej interpretacji rozkazów Sztabu Generalnego. Ostatecznie zrezygnowano wobec niego z zarzutu zdrady i spisku. Oskarżono go o tchórzostwo, nieudolność, utratę broni oraz składów, samowolne wycofanie oddziałów, co w konsekwencji doprowadziło do załamania frontu radziecko-niemieckiego. 22 lipca 1941 roku, wyrokiem Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego Związku Radzieckiego, został zdegradowany i skazany na śmierć oraz. Konfiskatę mienia w całości. Wyrok wykonano. Zrehabilitowany został 31 lipca 1957 roku wraz z przywróceniem stopnia wojskowego. Ławreni Beria, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za wielkie czystki okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. W roku 1935 roku Beria stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Stalina. Zlecił on napisanie książki przedstawiającej jego jako rewolucjonistę na Kaukazie. Pozycję tę Beria przedstawił Stalinowi, a następnie opublikował jako własną, co przyczyniło się do jeszcze większej przychylności i uznania ze strony jego zwierzchnika. Współautorzy natomiast zostali zamordowani. Na jego zlecenie na masową skalę rozpoczęto aresztowanie wśród administracji państwowej i w siłach zbrojnych ZSRR. Dziesiątki tysięcy ludzi zabito, a miliony uwięziono. Kiedy w 1938 roku Stalin stwierdził, że czystki mają negatywny wpływ na działanie struktur państwa i wojska, zaczęto stopniowo się z nich wycofywać. Nikołaja Jeżowa, o którym zaraz opowiem, jako ludowego komisarza spraw wewnętrznych oskarżono o niesprawiedliwe aresztowania. Odsunięto, a w kwietniu 1939 roku aresztowano, a następnie po brutalnym śledztwie zabito. Miejsce Jeżowa jako ludowego komisarza spraw wewnętrznych TSRR zajął Beria. Beria wykorzystywał swoją pozycję do zaspokajania własnych potrzeb seksualnych. Jego współpracownicy zatrzymywali na ulicach Moskwy młode kobiety, które go zainteresowały. I sprowadzali je do jego domu, gdzie były gwałcone. Wszelkie oznaki oporu uciszano groźbami represji również wobec rodziny. Istnieje kilka wzajemnie sprzecznych wersji dotyczących śmierci Berry. Najprawdopodobniej Berry zarzucono szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw i próby obalenia ustroju komunistycznego. Po krótkim procesie został skazany na śmierć. Według późniejszych relacji po ogłoszeniu wyroku Beria miał na kolanach błagać o litość, jednak wyrok na nim i jego ludziach wykonano bezwłocznie. Nikolaj Jeżow szef NKWD przed II wojną światową, ale to on jest autorem stalinowskiego aparatu terroru. Ze względu na okrucieństwo i niski wzrost, bo miał tylko 153 cm, otrzymał przydomek Krwawy Karzeł. 26 września 1936 roku został mianowany ludowym komisarzem spraw wewnętrznych, czyli szefem NKWD. Wydał niesławny rozkaz numer 00447, zarzekając masową likwidację elementów antyradzieckich. Na mocy tego rozkazu od sierpnia 1937 do września 1938 roku wydano zaocznie ponad 700 tysięcy wyroków śmierci. Ludowy komisarz Nikołaj Jerzow wydał także rozkazy NKWD nr 485 dotyczące ludobójczej operacji polskiej NKWD. Antypolskie rozkazy 447 i 485 skutkowały śmiercią wielu tysięcy Polaków, co kilkukrotnie przewyższało liczbę ofiar od zbrodni w Katyniu w czasie II wojny światowej. Kiedy Stalin uznał, że należy ograniczyć terror Jeżow zaczął zwolna tracić wpływy. Został poddany torturom, w wyniku których przyznał się do rzekomego spisku mającego na celu zabicie Stalina i całego bolszewickiego przywództwa. Zarzucono mu również działalność szpiegowską na rzecz wywiadu polskiego i niemieckiego. Obwiniono go także o homoseksualizm. Był to jeden z nielicznych punktów aktu oskarżenia, do których się przyznał. W tajnym procesie Jeżowa skazano na śmierć przez rozstrzelanie, a wyrok prawdopodobnie wykonano 4 lutego 1940 roku. Grigorij Żukow, szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, zastępca naczelnego wodza podczas II wojny światowej, marszałek Związku Radzieckiego, minister obrony Związku Radzieckiego. Po wybuchu wojny w 1941 roku został szefem sztabu generalnego. Był współodpowiedzialnym za katastrofalne klęski Armii Czerwonej w pierwszych miesiącach wojny, kiedy w krótkim czasie Związek Radziecki stracił milion żołnierzy. Pomiędzy 14 września a 6 października 1941 roku był dowódcą obrony Leningradu. Zasłynął tam swoim powszechnie znanym niezwykłym okrucieństwem. W czasie bitwy pod Moskwą był również powszechnie znienawidzony przez podwładnych za okrucieństwo, hamstwo i chaos, jaki wprowadzał. W maju 1945 roku w Berlinie w imieniu naczelnego dowództwa Armii Czerwonej wraz z przedstawicielami rządów USA, Wielkiej Brytanii i Francji przyjął z rąk feldmarszałka Wilhelma Keitla bezwarunkową kapitulację hitlerowskich Niemiec i został mianowany dowódcą radzieckiej strefy okupacyjnej. Po śmierci Józefa Stalina został mianowany pierwszym zastępcą ministra obrony Związku Radzieckiego. Zmarł 18 czerwca 1974 roku, a urnę z prochami umieszczono pod murem kremowskim na Placu Czerwonym w Moskwie. W jego pogrzebie uczestniczyła delegacja Wojska Polskiego z wiceministrem Obrony Narodowej, zastępcą ministra do spraw ogólnych generała broni Józefem Urbanowiczem na czele. Wieczysław Mołotow był bliskim współpracownikiem najpierw Lenina, a potem Józefa Stalina. Poparcie Stalina w walce o władzę zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe. W latach 1937-1938 zrealizował wielką czystkę w wojsku i partii komunistycznej. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku podpisał układ o nieagresji z Niemcami. 5 marca 1940 roku na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii podpisał decyzję o wymordowaniu 22 22467 polskich oficerów, żandarmów, policjantów, osadników, ziemian i inteligentów więzionych w obozach, co było aktem zatwierdzającym oczywiście zbrodnię katyńską. Po wojnie stopniowo odsuwane od władzy. W 1961 roku za krytykę Nikity Chruszczowa przed 22 zjazdem KPZR został usunięty z partii i wysłany na emeryturę. 25 maja 2009 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła oficjalne śledztwo w sprawie wielkiego głodu na Ukrainie jako zbrodni ludobójstwa. W 1948 roku otrzymał order odrodzenia Polski pierwszej klasy. Zmarł w 1986 roku. Józef Stalin, dyktator Związku Radzieckiego, rozpoczął zmiany gospodarcze, które przerodziły państwo Lenina w ośrodek stalinowskiego terroru. W 1929 roku z jego polecenia rozpoczęto walkę z religią. Polecano morderstwa kapłanów. Jeszcze pod koniec 1929 roku nakazano konfiskatę dzwonów kościelnych, a do 1930 roku wszystkim kapłanom prawosławnym podniesiono podatki o 1000%. Pozbawiono praw obywatelskich. W odniesieniu do większości Narodów ZSRR zaczęło prowadzić politykę rosyfikacji. Najbardziej krwawym przejawem działań Stalina była kolektywizacja, czyli zmuszanie chłopów niejednokrotnie z użyciem siły do przystąpienia do tzw. kołchozów, będących czymś pośrednim między spółdzielniami produkcyjnymi, a komunami rolniczymi. W wyniku przymusowej kolektywizacji przeprowadzonej na początku lat 30. XX wieku, zesłano do łagrów ponad 2 miliony chłopów, co już pokazuje, że Stalinowi do komunizmu, czyli rządów ludu pracującego, daleko. Klęska głodu na Ukrainie i Kaukazie spowodowała także liczne przypadki kanibalizmu wśród zdesperowanej ludności wsi. Stalin kreował się na wodza narodu. Co objawiało się ogromnym wpływem na życie społeczne i kulturowe. Stalin przyjął i rozwinął zalążek systemu obozów koncentracyjnych Gułag. Był jedną z osób, które wywołały drugą wojnę światową. Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 roku według oficjalnego komunikatu o godzinie 21.50. Był szaleńcem, który mordował swoich pracowników za byle jakie przewinienia, o czym opowiadałem przed chwilą. I to właśnie ten fakt sprawił, że Stalin zmarł sam. Ludzie bali się do niego wchodzić, bo obawiali się, że jeśli wyzdrowieje, to ich zabije. Śmierć Czerwonego Wodza była na ręku wszystkim, zarówno wrogom Związku Radzieckiego, jak i politykom walczącym o komunizm. Dzięki za obejrzenie do końca. Jutro poruszamy temat Polaków. Cześć.